Zakończył się nabór wniosków do drugiej edycji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Suwałki. Złożono 116 wniosków o udzielenie dotacji, z czego... Widzimy, że zainteresowanie jest dwukrotnie wyższe niż w ubiegłym roku. W tamtym roku było 47 wniosków, umów podpisanych, 45 zostało zrealizowanych, a w tym roku zostało tutaj do ratusza przekazanych przez naszych mieszkańców złożonych aż 116 wniosków. 105 z nich spełnia wymagania formalne. 53 mieszkańców chce podłączyć się do sieci gazowej, 14 do miejskiej sieci ciepłowniczej, a 38 chce wymienić swój stary piec na nowszy, bardziej ekologiczny. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowano 200 tysięcy złotych. Łącznie wartość dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków to 329 tysięcy złotych. Według mnie źle by się stało, gdybyśmy nie podwyższyli puli środków na dotacje, no bo wtedy zawód spotkałby właśnie tych mieszkańców, którzy no jednak ten trud złożenia wniosku ponieśli i liczą na wsparcie ze strony miasta. Ja zrobię wszystko, żeby znaleźć te pieniądze brakujące, te 130 tysięcy złotych w budżecie naszego miasta. I zaproponuję Radzie Miejskiej, żeby zwiększyć pulę środków na ten cel. W 2016 roku podczas realizacji pierwszej edycji programu podpisanych zostało 47 umów na łączną kwotę ponad 150 tysięcy złotych. To bardzo mnie cieszy, bo im więcej będziemy korzystali z tego ciepła systemowego czy też z gazu, to tym mniej będzie właśnie zanieczyszczone powietrze w Suwałkach i o to nam przede wszystkim chodzi. Szykują się dość istotne zmiany w budżecie partycypacyjnym Suwałk. Najistotniejsze to zwiększenie puli środków przeznaczonych na suwalski budżet obywatelski oraz dodanie kolejnej grupy projektów do realizacji. Żeby to się stało, to najpierw musi być podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej. Proponujemy radnym Rady Miejskiej troszeczkę zmienione warunki realizacji tego budżetu obywatelskiego w przyszłym roku. Po pierwsze, chcemy stworzyć nową ofertę naszym mieszkańcom. Będą również przyjmowane propozycje dotyczące realizacji projektów tak zwanych miękkich, projektów społecznych, projektów kulturalnych. Cała pula przeznaczona na budżet obywatelski z 2 milionów złotych zwiększona będzie do 2 milionów 600 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie również zmiana wartości progowej projektów dużych. Pojedynczy duży projekt inwestycyjny nie będzie mógł przekroczyć kwoty 800 tysięcy złotych. Wcześniej było to 700 tysięcy. Na projekty duże zarezerwowano 2 miliony złotych. Na te projekty nowe, czy te działania takie społeczne, kulturalne, będzie wydzielona pula nieduża, bo 100 tysięcy złotych, a maksymalny koszt takiego projektu kulturalnego, czy sportowego, czy społecznego to 20 tysięcy złotych. Mały projekt inwestycyjny, tak jak wcześniej, nie będzie mógł przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych, a pula przeznaczona na te projekty to 500 tysięcy złotych. Podjęta została również decyzja o oznakowaniu tabliczkami projektów realizowanych w ramach suwalskiego budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Głosowanie nad nowymi zasadami budżetu obywatelskiego odbędzie się na najbliższej kwietniowej sesji Rady Miejskiej.